Witam wszystkich bardzo serdecznie na moim kanale w kolejnym filmie. Jeżeli jesteście tutaj po raz pierwszy, to bardzo serdecznie zachęcam Was do subskrybowania mojego kanału. Klikajcie w dzwoneczek, dzięki czemu będziecie na bieżąco ze wszystkimi nowościami, które się tutaj pojawiają. Zachęcam również do śledzenia mojego Instagrama, Facebooka, Vinted, do których linki znajdziecie w opisie filmu na dole. Kochani, już nie mówię o Elixa, bo prawda jest taka, że nic tam nie wystawiam. To po co ja w sumie o tym w ostatnich filmach wspominałam. Jak coś będę wystawiała na Elixa, to Wam po prostu o tym powiem. Dobra, tak patrzę na swoje buty, czy mam jakieś nowe? O, widzicie, już dwa filmy, a nie mam nowych butów. Także Joanna się nawróciła i opamiętała. Zaczynamy. Kochani, ale tak, nowością są u mnie kolczyki. Standardowo Zalando jest taka jedna firma kolczyków, która po prostu tak do mnie przemawia, trafia w moje gusta w 100%. No i ja zawsze te kolczyki konkretnie tej marki zamawiam. Avant, ona się nazywa jakoś tak. Jeżeli komuś się moje kolczyki podobają, no to piszcie wiadomości, ja Wam powiem. Co to jest konkretnie za marka, tak dokładnie wiecie, bo ona tam jest chyba dwuczłonowa ta nazwa, jakoś tak, nie pamiętam. Pierwsza nazwa to Avant, a reszta to tam wiecie. Ale jeżeli nawet tak wpiszecie na Zalando, to Wam wyskoczy, także w sumie nie muszę Wam podawać. Co jeszcze jest u mnie nowością? Nowością jest u mnie koszula, którą mam na sobie, jest przepiękna, koszulo blazer, o może tak. Ale będzie wisiała razem z moimi koszulami. Przepiękne kolory. No i oczywiście zamówiłam dlatego te kolczyki, żeby pasowały do tej koszuli. Lubię mieć takie właśnie zestawy, jak to wszystko tak do siebie pasuje. Ogólnie rzecz biorąc, historia związana z tą koszulą była taka, że wisiała ona sobie na dziale dziecięcym i ja się tak zastanawiałam, kurczę, może to rzeczywiście jest dla dzieci, bo było to takie trochę kuse, tak mi się wydawało. No i rękawy takie, wiecie, są jak cię mogę, ale moja własna interpretacja i wytłumaczenie tego faktu jest takie, że mam długie ręce i po prostu tak sobie to wszystko tłumaczę zawsze. A dane rzeczy i tak noszę. Dzisiaj będzie taka kolorystyka w filmie zielono, zielono właśnie taka niebieska może trochę, czyli takie trochę mokradła, słuchajcie, gdzieś taki fiolet zawita, trochę kwiatów. Bardzo zbliżona kolorystyka, tak jak na to wszystko patrzę. I żałuję, że nie nagrałam jeszcze takich dwóch koszul, które ostatnio sobie kupiłam. Niebieska i zielona, ale no niestety stylizację nagrałam dużo wcześniej, film byłby dłuższy, więc nic nie przepadnie. Pokażę Wam te koszule w kolejnym filmie, a już tymczasem przechodzę do pokazywania kolejnych rzeczy. Mam nadzieję, że moja stylizacja zdążyła Wam się wyświetlić. Spodnie nie są nowością, spodnie mam od gimnazjum, kiedyś ich nienawidziłam, teraz je kocham. Zobaczcie, jak to się wszystko w życiu zmienia. Teraz, moi kochani, stylizacja dwuskładnikowa. Po pierwsze spódnica trawiasta, taki mocny kolor zielony, taka głębia. Jest ona troszeczkę taka, zobaczcie, asymetryczna. Z tyłu tak się prezentuje i z tyłu też jest taka trochę krótsza. Bardzo mi się to podoba. To jest taki drobny szczegół, ale słuchajcie, naprawdę fajnie to wygląda. To jest marka Pull & Bear, rozmiar S. Spódnicy nie musiałam zwężać, kupiłam ją w sklepie Ubieram. Bardzo wygodna. Taka, wiecie, poliestrowa, sztuczna, ale kolor mnie po prostu urzekł i stwierdziłam, że jest mi bardzo potrzebny. Także to była taka historia krótka zakupu tej spódnicy i zestawiłam ją z kolorem fioletowym, z takim wrzosowym, z takim może lawendowym, nie wiem, coś takiego. Jest to przepiękna koszula, jestem w niej zakochana. Takiej jeszcze nie miałam w swojej garderobie, już teraz mam, aczkolwiek fioletowy kolor oczywiście był. Tylko o tej, o której w tym momencie pomyślałam, koszuli, to była taka cała we wzory, więc gdzieś tylko podobny był wiek tych koszul, bo obie są stare, to są takie rzeczy vintage, ale ta jest no, zdecydowanie inna. Tu się tak odkształca kołnierzyk, to jest specjalnie zrobione w ten sposób, jak ją zapniemy, to on tak się rzeczywiście układa. Podoba mi się wszycie tutaj rękawów, uwielbiam taki zabieg, uwielbiam jak w ten sposób koszule są uszyte. Jest to koszula poliestrowa, niesamowicie trzeba na nią uważać, zaczepia się nawet w tym momencie o ten wieszak, jest bardzo delikatna, prałam ją jedną jedyną w pralce, nic do niej nie dokładałam, żeby się nie pozaciągała niczym,
pranie delikatne oczywiście, jest cudowna, bardzo mi się podoba kolor, fason, wszystko mi się w tej koszuli podoba. No i zestawiłam ją właśnie z zielenią. Uwielbiam to połączenie już od jakiegoś czasu, ale teraz tak bardzo mocno mi się podoba, więc zaczęłam sobie z taką ciemną zielenią kombinować i właśnie fiolet bardzo, bardzo lubi się z tym właśnie odcieniem trawiastym. Kolejna rzecz to znowu stylizacja dwuskładnikowa, tak się to wszystko do siebie dobrało. No w sumie tutaj akurat to było zamierzone. Więc kochani, po pierwsze, kupiłam sobie taką bluzkę w second handzie, która jest no nietypowa, jest to nietypowy taki materiał. Jest taka gumowana, też taka trawiasta, to przypomina takie źdźbła trawy. Ten dół. Nie przepadam za baskinkami, ale ta bluzka bardzo mi się podoba. Z tyłu zapinana jest na zamek. Jest taka, słuchajcie, inna i to na żywo widać. Wyróżnia się wśród sterty u mnie i całej kolekcji bluzek. Jest rzeczywiście taka niepowtarzalna. Takiej też nie miałam i można z nią też fajnie naprawdę pokombinować. Cudownie będzie wyglądała z tym odcieniem. Z tym odcieniem cudownie będzie wyglądał kolor żółty. Taki, słuchajcie, soczysty. Taki też kolor troszeczkę neonowy. Będzie to bardzo fajne połączenie. Ale tutaj dzisiaj jeszcze taka moja inna interpretacja. Biker, który kupiłam sobie na Zalando. I to jest marka Guess. One są w rozmiarze 34, w takim najmniejszym, jaki był. Bałam się, że w nie nie wejdę, bo wydają się być w sumie mało rozciągliwe. No i one, słuchajcie, też mają takie liście, tak jakby dół tej bluzki nawiązuje tutaj do tych wzorów, które są na tych bikerach. No i tak, za co mi się one podobają? Przede wszystkim nie prześwitują, co bardzo sobie cenię. Zdecydowanie bardziej wolę takie spodnie, takie krótkie bajkery od wszelkich jeansowych shortów, aczkolwiek dzisiaj też będę miała jedne jeansowe shorty, tylko takich, wiecie, typowych. To zależy, gdzie co po prostu ubieramy. Natomiast ja się bardzo dobrze czuję w takich spodniach. To jest taki styl ekstrawagancki i naprawdę, słuchajcie, jakość wykonania tych spodni jest fajna, zadowalająca, naprawdę są porządne. Dodatkowo jeszcze tutaj, chyba w tej stylizacji, nie wiem, czy te buty były, czy były takie drugie, ale te też by pasowały jakby co. To jest taki konkretnie odcień na tych spodniach, jak właśnie na tych, konkretnie jaki kolor tych szpilek. Więc tutaj taka mieszanka, różne buty będą mi do tego pasowały. Ogólnie bardzo mi się ta stylizacja podoba. Kolejna rzecz to takie jeansowe spodnie, shorty, spódnico-spodnie. O, dokładnie spódnico-spodnie. Z tyłu mamy coś takiego, z przodu jest właśnie taka nakładka. No i przód to spódnica, tył to spodnie, spódnico-spodnie, po prostu. Marka Stradivarius, też kupione na Zalando, rozmiar 36, fajny jeans, mięciutki, wygodny, kolor też bardzo fajny. Moja stylizacja to takie różowe kozaki, no i tutaj jeszcze obcięłam sobie nogawki od takich starych jeansowych spodni z second handu, specjalnie je kupiłam za 2,50 te spodnie jeszcze jakiś czas temu. Teraz to nawet nie wiem, czy jest po 2,50, słuchajcie, już w ubieram też nie ma ani po 2 zł, ani po 3, więc wszystko podrożało. No i te nogawki postanowiłam sobie tak wystylizować i połączyć tutaj właśnie z tymi shortami w tej konkretnie stylizacji. To jest takie nawiązanie. Jeżeli byście się bardziej tak przyjrzały, nie wiem, czy to będzie widać akurat, to na tych nogawkach, z tych obciętych spodni znajdują się takie różowe kwiatki, dlatego wybrałam te różowe kozaki. To taka jeszcze, taka mała podpowiedź, wytłumaczenie z mojej strony. Teraz, kochani, blazer. Blazer, żakiet w takiej formie dużej. To jest taki oversize na mnie, nazwijmy to fajnie, żeby brzmiało. Mamy tutaj złote guziki, takie zapięcie. Nie zwężam tego, zostawiam tak, jak jest. Tu jest rozmiar XXL. No i słuchajcie, śmiechem żartem, w dwóch stylizacjach nagrałam tak śmiesznie, bo wystaje mi w ten sposób metka i będziecie to widziały, czyli sobie tutaj to się podwinęło, ta flizelina, i to się tak nagrało. Oczywiście jak będę gdzieś wychodziła, to sobie schowam. Bardzo fajny kolor, no i dzisiaj się tak powtarza, tylko ten jest bardziej taki już z niebieskim, bo zobaczcie, ten zielony, który był, to jest zupełnie coś innego.
Nie wiem, jak Wam się ten kolor też wyświetli na Waszych ekranach. To różnie bywa. U mnie telefon czasami przekłamuje, aczkolwiek teraz mam nowy, więc może coś się poprawiło w tej kwestii. Często też jak pokazuję zielone rzeczy, to twarz zmienia mi kolor, albo żółte. Robi się taka sina, więc to też jest śmieszna historia. Cały film będę po prostu może zielona albo sina. To jest rzecz też taka bardzo stara. Można powiedzieć, że już gdzieś tam miałam kolekcję rzeczy z tą metką, bo już się takie żakiety trafiały, przeróżne. Także kolejny do kolekcji, ale kolor niesamowity i tak jak mówię, teraz już to mówię, nie, wcześniej już to mówiłam, że zachorowałam na kolor zielony i że ten sezon to u mnie zieleń w każdym możliwym odcieniu i tego się trzymam, bo naprawdę uwielbiam zielony kolor teraz. Kolejny żakiet i kolejna stercząca metka. Indigo Moon. Miałam kolekcję tych żakietów. Po prostu wszystkie normalnie miałam. Nie prasowałam go, bo słuchajcie, jak zaczęłam prasować i zaczęłam od rękawów, oczywiście od środka i parownicą też prasowałam, no to stwierdziłam, że gorzej to wygląda, a tak wygląda to jak taki bomber. Jak jest takie wygniecione, więc zostawiłam to właśnie wygniecione specjalnie. Wydaje się, że jest to taki właśnie bomber, kurtka, coś takiego. Jest to przepiękny żakiet, który ma też cudowny kolor, jak widzicie, dużo wzorów i niesamowicie mi się podoba. Stylizacja, która Wam się wyświetli, to chyba tam były lateksowe takie spodnie, plastik fantastic, jak ja to nazywam, takie trochę rockowe, takie bardziej zadziorne, takie glamour. Ja uwielbiam je łączyć z nowoczesnością, czyli to, Boże, odwrotnie, łączyć je z rzeczami vintage, ponieważ to się tak fajnie uzupełnia. Niesamowicie jestem zadowolona z tego żakieto bomberu. Dzisiaj trudnych słów używam, dziwnych, ponieważ jest on taki naprawdę nietypowy, aksamitny, śliczny, wyróżnia się. To jest 100% bawełny. W środku mamy podszewkę poliestrową, to jest rozmiar 2XL. Teraz, kochani, body, też takie stare, ma cudowne wzory, założyłam między innymi je pod ten żakiet. Nie wiem, czy nagrałam też oddzielną stylizację, jeżeli będzie, to się wyświetli, jeżeli nie, no to troszeczkę widziałyście pod tym żakietem, jak to body wygląda. O dziwo jest na mnie dobre, jeżeli chodzi o długość, fajne wzory, jest stare, ale piękne, uwielbiam takie rzeczy. Materiał to jest taki sobie, ale przemilczę, dlatego że podoba mi się wzór, krój i wszystko inne. Z tyłu tak się prezentuje, gdzieś tam była jakaś dziurka, nieważne, ale akurat chyba w tym miejscu, gdzie wpuszczam je do środka, także nie widać. Zapięcie u góry. No i kochani, powiem Wam szczerze, że to jest jak taka koszula, jest takie dosyć eleganckie to body, mimo że materiał to nie jest pierwsza klasa, ale jeżeli chodzi o wygląd tego, no to naprawdę nieźle to wygląda. Rękawy też bardzo fajne, dużo wzorów, przezroczystości. No i kochani, ogólnie jeżeli chodzi o body, to kiedyś też tak raczej byłam sceptycznie nastawiona, ni to tak, ni to siak, bo często po prostu body było na mnie zbyt kuse tutaj. Miałam problem, bo mi się to wszystko ciągnęło niewygodnie i koniec, kropka. Ale ostatnimi czasy, jak tak troszeczkę umysł otworzyłam, zmieniłam myślenie, podejście do tego rodzaju odzieży, no to słuchajcie, zaczęły mi te bodziaki po prostu pasować, odpowiadać i zaczęłam po prostu chętniej je kupować i zaczęły wpadać w moje ręce takie naprawdę fajne rozmiary, które do mnie pasują. Kolejna rzecz to koszula, czyli zobaczcie, dużo zieleni, tak jak obiecywałam. Wygląda jak jedwabna, jak taka satynowa, ale jest to poliester, który nieźle się trzyma. Kolor przecudowny, jakaby nie była i tak bym kupiła ze względu na ten kolor. Dwie kieszenie, które tutaj są taką ozdobą. No i ogólnie naprawdę cudny kolor, który można zestawić sobie z turkusem, można zestawić sobie z fuksją, można zestawić sobie z żółtym odcieniem, z kobaltem. Naprawdę bardzo fajne, można stworzyć sobie stylizację. Uwielbiam też tak łączyć te kolory. Zawsze po filmie, jak dla Was coś nagram, mam kolejną taką dawkę pomysłów w głowie i często, jak już zbieram rzeczy z wieszaka i wiecie, odwieszam je na poszczególne wieszaki, żakiety do żakietów, koszule do koszul, to przychodzą mi właśnie różne pomysły i przeważnie w rzeczy, które Wam pokazuję, zaraz jadę gdzieś tam na zakupy albo się ubieram po prostu, bo na przykład chce mi się zestawić daną rzecz z jakimś innym kolorem. I to tak u mnie się, słuchajcie, dzieje. Teraz połączyłam tak też na pomarańcz i myślę, że
to będzie strzał w dziesiątkę. Ten zieleń z pomarańczy. Ostatnia rzecz na dzisiaj to jest sukienka, taka poliestrowa, niekoniecznie fajny materiał, słuchajcie. Wzór cudowny, w razie czego będą gumki do włosów i nawet koniecznie muszą być, może coś z tego skrócę, zobaczę, jeszcze się zastanowię. Rękawy takie, słuchajcie, falbaniaste, lekko, i bo one są taką falbanką jakby zakończone, tak powyginane, takie jak kielichy kwiatów, z tyłu zapinana jest ta sukienka na zamek. Mamy tutaj delikatny dekolt i jest to sukienka, która no, naprawdę wygląda przepięknie, taki po prostu taka łączka. No i co jeszcze tutaj można o tej sukience powiedzieć? Kochani, przede wszystkim kupiłam ją ze względu na to, że jest taka pozytywna. Tak bardzo podoba mi się połączenie tych kolorów, bo jest tutaj i fiolet, i zieleń, a ja też uwielbiam. Tutaj na tej sukience jest jedno z moich ulubionych też połączeń. Zieleń taki bardzo soczysty z fioletem. Ja kocham to połączenie. Dzisiaj akurat na samym początku tego filmu przedstawiałam Wam połączenie fioletu z taką trawą, ale też uwielbiam fiolet łączyć z soczystością taką. Dlatego tę sukienkę, słuchajcie, kupiłam i widziałam w niej ogromny potencjał. Kochani moi, to już wszystko w dzisiejszym filmie. Dziękuję Wam za oglądanie. Zachęcam do subskrybowania mojego kanału. Klikajcie też w dzwoneczek, dzięki czemu będziecie na bieżąco ze wszystkimi nowościami, które się tutaj pojawiają. Zachęcam również do śledzenia mojego Instagrama Vinted Elixa, do których linki znajdziecie w opisie filmu na dole. Pozdrawiam Was bardzo serdecznie.